powodu złej pogody podtopiło całe miasto. A to oznacza dużo wody i mnóstwo problemów. Ojej, ogromne rozlewisko. Jak chcecie tam się dostać, musicie zaczekać, aż woda opadnie. Czy straż ekipa może jakoś pomóc? To jak my teraz dostarczymy tę żywność? Gdybyśmy tylko umieli jeździć po wodzie. Kto chce po wodzie lub po lądzie? O, jednak mi się wkręciło. Jak to możliwe? Straciłeś swój dar. Mam pomysł. Darek Amfibia może nas przetransportować przez rozlewisko. Darek z reklamy telewizyjnej? Tak, na niego zawsze można liczyć. Bum, znajdziemy go za tamtym wzniesieniem. Fantastico! Zacznę porcjować jedzenie. Jesteśmy na miejscu. Na pewno dobrze trafiliśmy? Tak. Sam zobacz. Moje uszanowanko! Zapraszam na przejażdżkę, drodzy klienci. Mam dziś cały dzień wolny. Tak szczerze, mamy prośbę. Co? Chyba zostawiłem zupę na gazie. Czekaj! Chodzi o nagłą sprawę! Musimy dostarczyć prowiant powodzianom, ale woda odcięła dojazd. Teraz tam jest wyspa. Schronowyspa! Dobrze zrozumiałem? Prosicie mnie, żebym wypłynął na wodę pełną gratów, które mogą zarysować świeży lakier i zniszczyć mi obicia? Przecież tam jest niebezpiecznie. Ta woda zerwała już mój szyld i porwał go nurt. Ale w telewizji śpiewał pan, że na Darka można liczyć. Panie Darku, wiem, że kryje się w panu bohater, który chce pomóc. To powiedzcie mu, żeby się pokazał i pomógł. Nie, to znaczy pan mógłby nim być. Bohaterem, który dba o innych, nie tylko o siebie. O, ja? O, nurt jest naprawdę bystry. Nikt nie wspomniał o nurcie, a nie o tym, że będzie wartki. A to ma znaczenie? Zasadnicze znaczenie. Przykro mi, nie wiedziałem, na co się pisze i muszę zrezygnować. Trudno. Zawsze dbam o to, co najważniejsze. W reklamie mówił pan, że na Darka zawsze można liczyć. Czyli na pana. Można, ale nie dzisiaj. Ojej, jak my sobie teraz poradzimy? Nie poddamy się, coś wymyślimy. To prawda, nareda straszy kipo. Użyjmy jędrko łapacza. Będzie taką dmuchaną tratwą. Bezpiecznie przeprawimy food trucki jeden po drugim. Jędrko łapacz nie ma silniczka. Co będzie go napędzać? Hej, zwykle smażę na niej jajka. Ale przyda się jako wiosło. Uwaga na znak stopu! Mało brakowało. Fernando! Rety! Nie! Nie szkodzi! Zaraz nas odepnę! O! Zrobiła się dziura! Możesz ją zatkać? Oczywiście! Ale teraz, kiedy wiosłuję jednym ramieniem, będziemy kręcić się w kółko! Niestety powietrze wciąż uchodzi. Mają kłopoty! Kręci mi się w głowie od samego patrzenia. Co niebywałe! Dlaczego tak wiele ryzykują dla jakiegoś tłumu nieznajomych? Bo tak postępują bohaterowie. Przejmują się losem innych, a nie tylko własnym. Widzicie ten szyld? Za chwilę zderzy się z tratwą! Zaraz w nas uderzy! Kto sobie życzy podwózkę? Wiedziałem, że jest pan zdolny do bohaterskich czynów. A, bohaterzy to wy. Ja tylko trochę wam pomagam. Prawdziwymi bohaterami są ci, którzy troszczą się o innych. I bez względu na okoliczności nigdy się nie poddają. Jeśli możemy pomóc, nawet tylko troszeczkę... Wie, nasz bohaterze. O, dzięki. Zawsze warto dać z siebie wszystko. Brawo, bohaterowie.